Po dwutygodniowej przerwie wróciliśmy na boiska Fortuna pierwszej ligi. Powrót na ławkę Dariusza Banasika, zwycięska seria Wisły Kraków, czy mecze o 6 punktów w dole tabeli. To tylko niektóre wydarzenia z minionych dni na zapleczu PKO Ekstraklasy. Zapraszamy na nasze podsumowanie. Najpierw zobaczmy rozkład gier 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi. W niej najciekawiej zapowiadały się starcia w Niecieczy, w Gdyni czy też w Krakowie. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Niepołomic. W swoim tymczasowym domu Sandecja Nowy Sącz o drugie z rzędu zwycięstwo walczyła z również ze znajdującą się w strefie spadkowej Skrą Częstochowa. W pierwszych 15 minutach okazję mieli częstochowianie, ale dobrze w bramce spisał się Nom. W odpowiedzi na zamknięcie drugiego kwadransa przed szansą stanął Kostal, jednak tym razem w roli głównej wystąpił drugi z bramkarzy, strzegący bramki Skry Bursztyn. Kilka minut później doszło do ostrego starcia w środku pola, w którym Jakub Iskra poturbował Bartłomieja Babiarza i zawodnik Sandecji obejrzał czerwoną kartkę. Do przerwy gole nie padły, ale Sandecja przez długi okres musiała grać w osłabieniu. Mimo to w 73. minucie z indywidualną szarżą rusza Michał Walski, wpada w pole karne i zaskakuje Bursztyna. Źle zachowała się defensywa Skry oraz nie pomógł bramkarz i Sądeczanie, grając w dziesiątkę, wyszli na prowadzenie. Skra musiała ruszyć do ofensywy i zrobiła to w 80. minucie. Z bocznego sektora centrę posłał Winciarz, a powietrzny pojedynek wygrał Piotr Nocoń. Świetna główka kapitana częstochowian i zrobiło się 1-1. Skra nie zamierza się zatrzymywać. W 85. minucie w pole karne kopnął Czajka, a niefortunnie tor lotu futbolówki starał się przeciąć Tomasz Boczek i drugi mecz z rzędu z samobójczym trafieniem defensora Sandecji. Skra odwraca losy rywalizacji i w starciu o 6 punktów górą podopieczni Jakuba Dziułki. Piątkowy wieczór graliśmy w Nieciecze, gdzie czwarta w stawce ekipa Brookbet Termaliki Nieciecza chciała zbliżyć się w tabeli do wicelidera niepokonanego w 2023 roku Ruchu Chorzów. Jako pierwsza z ofensywną akcją rusza ekipa gospodarzy. Świetnie z piłką ruszył Teki Jaszki, podał do Kacpra Karaska, a ten na raty zdołał pokonać Jakuba Bieleckiego. Potwierdza wysoką formę 21-latek i strzela swojego 6. gola w tym sezonie. Ruch zamierzał odpowiedzieć jeszcze w pierwszej połowie. Po ponad pół godzinie o piłkę z wychodzącym z bramki Loską powalczył Kobusiński. Po chwili kontynuuje jeszcze natarcie napastnik niebieskich, po czym pakuje piłkę do siatki. Radość gości okazuje się jednak przedwczesna, gdyż po analizie VAR bramka ta została anulowana, a Kobusiński zamiast z golem skończył z żółtą kartką. W drugiej części, tuż przed upływem godziny, znów ruszają Słoniki. Tym razem Karasek występuje w roli podającego, a zimną krew zachowuje Adam Radwański i podwyższa na 2-0. Doskonałe zachowanie występującego na lewej obronie Radwańskiego i Termalika powiększyła przewagę. 5 minut później mogło być nawet 3-0. Podanie Radwańskiego przypadkowo dotarło do Mysanowicza, jednak na wysokości zadania stanął Bielecki. Ruch nie zamierzał składać broni. Widzimy, jak w polu karnym Wójtowicza zahaczył Dąbrowski i przyjezdni otrzymali 11. Rzut karny pewnym strzałem w środek bramki na gola zamienił Tomasz Foszmańczyk i chorzowianie odzyskują nadzieję na korzystny wynik. Ruch nie był już jednak w stanie zdobyć drugiej bramki, a niezwykle ważne 3 punkty zostały w Niecieczy. Sobotę w Fortuna pierwszej lidze zaczęliśmy w Opolu od kolejnego w tej serii gier niezwykle ważnego starcia dla układu dolnej części tabeli, gdyż na teren Odry zawitał Górnik Łęczna. W pierwszej połowie obie ekipy stworzyły sobie po jednej okazji. Po stronie gości po dalekim rzucie piłki z autu groźnie główkował Biernat. Z kolei w Odrze po indywidualnej akcji niewiele obok słupka uderzył Galan. Po zmianie stron nadal toczyła się wyrównana walka. W 68. minucie po strzale Tkacza dobrze interweniował Haluch. W końcowym fragmencie ponowili natarcie górnicy. Centrę w pole karne posłał Zbozień, a tylko na to czekał Dawid Tkacz i strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Wprowadzony z ławki 18-letni wychowanek Górnika dał swojej drużynie cenne prowadzenie. Odra mogła szybko odpowiedzieć, jednak dobrej szansy nie wykorzystał Kamiński. Opolanie byli nieskuteczni, a w doliczonym czasie przedwcześnie Murawę po drugiej żółtej kartce musiał opuścić Konrad Nowak. Górnik zgarnął 3 punkty i podopieczni Ireneusza Mamrota odskoczyli od strefy spadkowej. Z Opola przenosimy się do Krakowa. Bezbłędna i goniąca miejsca premiowane bezpośrednim awansem Wisła podejmowała chrobrego Głogów, który w poprzednich 4 kolejkach zdobył zaledwie punkt.
Przed pierwszym gwizdkiem sędziego statuetkę dla najlepszego piłkarza marca odebrał Luis Fernandez. Dodatkowo laureat nagrody od sponsora tytularnego rozgrywek firmy Fortuna otrzymał czek na kwotę 10 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przekazane na cel charytatywny. W 16 minucie piłkę w pole karne posyła Mula, a piłkę do siatki kieruje Mika Villar. Wydawało się, że Wiślacy nie będą mieli powodów do radości, ale po analizie VAR okazało się, że nie było spalonego i biała gwiazda była na prowadzeniu. Wisła nie zamierza zwalniać tempa i szuka drugiego gola. W 22 minucie z wolnej przestrzeni korzysta Luis Fernandez i oddaje doskonały strzał. Nie miał nic do powiedzenia węglarz i sytuacja Chrobrego stała się już bardzo trudna. Goście nie chcieli wracać do domu bez punktów, ale widzimy, jak w tej sytuacji przytomnie zachował się Biegański. W 32 minucie po świetnej centrze Hunki blisko celu był Villar. 7 minut później znów ruszają Głogowianie. Z rzutu wolnego tuż sprzed pola karnego przymierzył Rafał Wolsztyński i nie dał szans Biegańskiemu. Złapali kontakt goście, ale ich nadzieje nie trwały długo. W 45 minucie kolejną centrę posłał Hunka, a bezwzględnym egzekutorem okazał się najlepszy strzelec Fortuna pierwszej ligi Luis Fernandez. 3-1 dla Białej Gwiazdy i zmierza ona po kolejne zwycięstwo. W drugiej połowie gospodarze w pełni kontrolowali przebieg wydarzeń. Najpierw chybił jeszcze Jaroch, a kilka chwil później kropkę nad i dobijając strzał Fernandeza postawił Angel Rodado. Hiszpańska Wisła nie zwalnia tempa i odnosi 7. kolejne zwycięstwo. Również trzeci z sobotnich meczów zapowiadał się niezwykle interesująco. W Gdyni spotkały się dwie drużyny bardzo potrzebujące kompletu punktów, czyli Arka i GKS Katowice. Szybko przechodzimy do konkretów. W 12 minucie Adamczyk prostopadle zagrał do Stępnia, ten odegrał płasko w pole karne, a w tym sezonie nie zwykł się mylić Karol Czubak i Patryk Szczuka, który w ostatniej chwili musiał zastąpić w bramce Kudłę, nie miał nic do powiedzenia. Gieksa ruszyła ze swoją akcją tuż po ponad kwadransie. Doskonałą piłkę w pole karne posłał Rogala, a na gola najlepszego strzelca Arki odpowiedział najskuteczniejszy zawodnik katowiczan Jakub Arak. Dwa szybkie trafienia w Gdyni, co zwiastowało dalsze emocje. Nadeszły one już w 19 minucie, ale z próbą Stępnia uporał się Szczuka. Po drugiej stronie boiska w tym przypadku nie musiał interweniować Kaiser, gdyż uderzenie Repki poszybowało ponad poprzeczką. Arkowcy atakują ponownie tuż przed końcem pierwszej połowy. Pole karne centruje Adamczyk, a w 16 po raz kolejny króluje Karol Czubak i po golu do szatni gdynianie prowadzili 2-1. Taki rezultat oznaczał, że w drugiej połowie do ofensywy musi przystąpić Gieksa. Po ponad godzinie groźnie zrobiło się po rzucie rożnym, gdy tor lotu piłki najpierw przedłużył Jaroszek, a po chwili po uderzeniu Marca blisko trafienia samobójczego był Stolc. Przyjezdni kolejny stały fragment gry mają w 78 minucie. Centret z rzutu wolnego posyła błąd i tym razem piłka ląduje w siatce. Wydaje się, że nieco przypadkowo, ale na listę strzelców wpisuje się Arkadiusz Jędrych. Starcie w Gdyni kończy się remisem, który nie zadowala żadnej z drużyn. Niedzielę zaczynamy od meczu drużyny z dwóch biegunów tabeli. Lider ŁKS mierzył się z czerwoną latarnią ligi Chojniczanką. Faworyt tego spotkania był oczywisty, ale goście nie zamierzali się poddawać. Zgodnie z przewidywaniami spotkanie zaczęło się od przewagi ŁKS-u. W 19 minucie do ofensywy zapędził się Monsalve, ale jego strzał zdołał obronić Kuchta. 8 minut później kombinacyjnej akcji próbują Łodzianie, po czym wieńczy ją Bartosz Szeliga. Potwierdza swoją wysoką formę wiosną ten zawodnik, świetnie odnajdując się w polu karnym. Chojniczanka pod polem karnym lidera zawitała w 32 minucie. Strzela Ryczkowski i świetnie paruje futbolówkę Bobek. W drugiej połowie ŁKS starał się kontrolować wydarzenia na boisku, a co więcej szukał drugiego gola. Tutaj widzimy strzał Pirulo, który trafił wprost do rąk Kuchty. W 77 minucie mimo znacznej odległości z rzutu wolnego uderza Kamil Dankowski i po chwili gospodarze mogą cieszyć się z gola na 2-0. Nie bez pomocy szczęścia, ale Dankowski po raz kolejny w tym sezonie zamienia rzut wolny na gola. Sytuacja Chojniczanki była bardzo zła, ale nieco poprawiła się, gdy po analizie VAR odgwizdane zostało przewinienie Monsalve na Jakubowskim i przyjezdni mieli 11. Rzut karny bez problemów na gola zamienił Szymon Skrzypczak, jednak na więcej Beniaminka z Chojnic nie było już stać. ŁKS nie zwalnia tempa i umacnia się na szczycie pierwszoligowej tabeli.
Teraz wędrujemy do Sosnowca, gdzie Zagłębie w swoim trzecim spotkaniu na nowym stadionie grało ze znajdującą się w strefie barażowej Puszczą Niepołomice. Już w trzeciej minucie pierwsze ostrzeżenie otrzymali gospodarze, gdy po centrze Serafina z rzutu wolnego niewiele chybił Mroziński. Zagłębie zaatakowało po ponad pół godzinie, ale ta próba Głezena minęła światło bramki. Do przerwy w Sosnowcu bramki nie padły, a w drugiej połowie znów jak w pierwszej swojej szansy szuka Puszcza. W 55 minucie dochodzi do zamieszania w polu karnym gospodarzy, spowodowanego dalekim rzutem piłki z autu. Ostatecznie mamy zagranie Jakuby, które błyskawicznie wykorzystuje Rok Kidrich. Przyjezdni wychodzą na prowadzenie po trafieniu wprowadzonego od początku drugiej połowy 27-letniego Słoweńca. Sosnowiczanie bardzo szybko się podnoszą i w tej sytuacji Sobczak zostaje nieprzepisowo zatrzymany przez Sołowieja. Mamy rzut karny i czerwoną kartkę dla defensora gości. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Sobczak i wyrównuje stan rywalizacji na 1-1. Wydaje się, że Zagłębie łapie wiatr w żagle i grając w przewadze powinno pójść za ciosem. Okoliczności ulegają jednak zmianie, gdyż po tym falu drugą żółtą kartkę ogląda Dan Głezen i obie drużyny zakończą mecz w dziesiątkę. To już 81. minuta, znów doskonale w polu karnym zachował się Sobczak. Idealną okazję miał Banaszewski, jednak uderzył nad poprzeczką. Zwycięskiego gola szukała również Puszcza. W 6. minucie doliczonego czasu z dalszej odległości huknął 18-letni Stec, ale czujność w bramce zachował Kos. Mecz w Sosnowcu zakończył się podziałem punktów. Do rywalizacji drużyn chcących gonić czołową szóstkę doszło w Bielsku-Białej, gdyż siódme w stawce pod Beskidzie rywalizowało z dziewiątą przed tą kolejką Stalą Rzeszów. W pierwszej połowie nieco brakowało podbramkowych sytuacji. Taki stan trwał aż do 33 minuty. Wówczas w pozornie łatwej sytuacji błąd popełnił Igonen, a bezwzględnie wykorzystał to Damian Michalik. Nie mógł pomylić się zawodnik gościa, jak widzimy w powtórce, trudno wytłumaczyć zachowanie estońskiego bramkarza Górali. Po błędzie Igonena Stal na drugą połowę wyszła z jednobramkową zaliczką, a chwilę po wznowieniu gry nieco zrehabilitował się golkiper Górali, gdyż w odstępie kilkunastu sekund skutecznie interweniował po strzałach Michalika oraz Poczobuta. W kolejnych minutach do głosu zaczęli dochodzić bielszczanie. W 59 minucie po podaniu Goku z piłką zabiera się Marcel Misztal, wbiega w wolną przestrzeń i pokonuje Bąkowskiego. Trafiona zmiana trenera Dariusza Żurawia, gdyż to wprowadzony na drugą połowę zawodnik wpisał się na listę strzelców. 5 minut po wyrównaniu górale próbowali pójść za ciosem. Po kopniętej przez Neugebauera piłce mamy słupek, na dobitkę czyha Krzysztof Drzazga, ale jego strzał powstrzymuje Bąkowski. Niewykorzystana sytuacja może się zemścić, gdyż 180 sekund później rusza Stal. W roli głównej znów występuje Damian Michalik, który wpada w pole karne, po czym kompletuje dublet. Rzeszowianie po raz drugi w tym meczu wychodzą na prowadzenie. Podrażnione Podbeskidzie ponownie dąży do wyrównania. W 69 minucie Misztal podaje do Goku Romana, a ten uderza bez zastanowienia i mamy kapitalną bramkę. Trwa wymiana ciosów w Bielsku-Białej, a ozdobą spotkania zostaje to trafienie Hiszpana. Obie drużyny nie były usatysfakcjonowane remisem. Stal po raz trzeci chciała odskoczyć od rywali. Najpierw w świetnej sytuacji Mustafajewa powstrzymał Igonen, a po chwili Estończyk pewnie złapał uderzenie głową Poczobuta. Również Bąkowski nie narzekał na brak pracy, gdyż widzimy, jak tym razem uporał się ze strzałem Goku. Licznik goli ostatecznie zatrzymał się na 4 i obie drużyny dopisują na swoje konto po jednym punkcie. Kolejkę zamknęliśmy poniedziałkowym meczem w Rzeszowie, gdzie Resowia grała z GKS-em Tychy. Podczas reprezentacyjnej przerwy w GKS-ie nastąpiła zmiana trenera, gdyż Dominika Nowaka zastąpił Dariusz Banasik. Natomiast spotkanie to nie było jeszcze oficjalnym debiutem nowego szkoleniowca. Trener Banasik zasiadł na trybunach, natomiast przy linii bocznej drużyną dyrygował Przemysław Pitry. Pierwszą okazję goście mieli po ponad kwadransie, ale Łakota ze strzałem Mikity poradził sobie bez problemów. To już 26. minuta. Tyszanie krótko rozgrywają rzut rożny, centruje piłkę Wołkowicz, a całość finalizuje Wiktor Żytek. W 31 minucie Wołkowicz do asysty chciał dorzucić bramkę, ale strzałem z ostrego kąta nie dał się zaskoczyć Łakota. Po przerwie znów zaatakowali przyjezdni. Ładną szarżą popisał się Mikita, ale zabrakło celnej finalizacji. W kolejnych fragmentach wreszcie do głosu doszli rzeszowianie. Najpierw Jałocha dobrze interweniował po strzale Mikulca, a następnie gorąco zrobiło się po akcji zamykanej przez Eisenharta, ale finalnie obronną ręką wyszła z opresji tyska defensywa. GKS korzystny wynik utrzymał do samego końca i Tyszanie po dwóch z rzędu porażkach zainkasowali 3 punkty. Czas podsumować wszystkie wyniki 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Cenne wyjazdowe zwycięstwa zanotowały ekipy Górnika Łęczna, Skry Częstochowa i GKS-u Tychy.
Dla równowagi przed własną publicznością wygrały ŁKS, Wisła Kraków i Brookbet Termalika. Do remisu 1-1 doszło w starciu Zagłębia z Puszczą, natomiast rezultaty 2-2 padły w Bielsku Białej oraz w Gdyni. W tabeli na czele stawki umocnił się ŁKS. Łodzianie nad drugim ruchem mają już 5 punktów przewagi. Z kolei do niebieskich na 1 punkt zbliżyła się Wisła Kraków. W dole tabeli ze strefy spadkowej zdołała wydostać się Skra Częstochowa, natomiast pod kreską znajdują się Odra Opole, Sandecja oraz Chojniczanka. W klasyfikacji strzelców trwa zacięty wyścig o koronę króla. Kolejne gole na swoje konta dopisali Luis Fernandez oraz Karol Czubak. Hiszpan ma 18 bramek, natomiast snajper Arki o jedno trafienie mniej. Na trzeciej pozycji plasuje się Kamil Biliński z 14 golami. Oto plan następnej kolejki. W niej czekają nas mecze m.in. Ruchu z Podbyskidziem, Górnika z ŁKS-em czy też GKS-u Tychy z Arką. Na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy za Waszą obecność i w magazynie Fortuna Pierwszej Ligi słyszymy się tuż po zakończeniu wielkanocnego grania. Do zobaczenia i wesołych świąt!